Hej, tu Fawi, czyli Kamila Zalewska-Firus z Fireballa Juniora. Witam w 13 odcinku Słuchaj Scenariuszy, czyli podcastu, w którym opowiadam Wam fabułę, którą możecie opowiedzieć dzieciom w formie bajki na dobranoc albo zagrać z nimi w gry fabularne. Dzisiejszy odcinek jest o syrence, więc nadaje się do światów fantasy. Może to być moje syrenki i trytony, może to być moja druga gra, adepci, dziedzice, ale też na przykład mistrz baśni. Zachęcam serdecznie do przesłuchania i poprowadzenia. Scenariusz jest opisany bardzo pokrótce i do niego jest dołączony konspekt, w którym znajdujecie też przygotowaną do fabuły kolorowankę. Natomiast nadaje się bardzo dobrze, żeby rozwinąć z tego dużo dłuższą przygodę. Będę podpowiadać jak. Więc tak, główną bohaterką, która zainicjuje wszystkie wydarzenia, jest Arctina. Arctina jest piękną, błękitną, lodową syrenką, która jest zafascynowana skarpetkami. Tak, uważa je za ciekawy, niesamowity wynalazek i po długich badaniach, oglądania i zbieraniu ich postanawia sama je zacząć produkować i sprzedawać. Niestety jest przy okazji pełna wątpliwości i totalnie brakuje jej pewności siebie, by spełniać marzenia i też boi się wyśmiania. Niby sobie tłumaczy, że lekarz nie musi być chory na wszystkie choroby, żeby je leczyć, ale zdecydowanie będzie potrzebowała wsparcia, również moralnego. Plan wydarzeń. 1. Smutek syrenki. Arctina jest bardzo smutna i gryzie się tym, że nie może spełnić marzeń. Nie śpiewa i nie bawi się z delfinami. Jest bardzo pochmurna. Delfiny, jej przyjaciele, płyną bardzo szybko w poszukiwaniu kogoś, kto by porozmawiał z ich przyjaciółką i dowiedział się, co się stało, bo im nie chce powiedzieć. I tak spotykają postacie graczy i serdecznie proszą ich o pomoc. Syrence, jak się okazuje, dużo łatwiej porozmawiać z kimś obcym, bo w przypadku przyjaciół bardziej zabolałby ją śmiech i pokazuje próbki swoich skarpetek. Opisz, że są śliczne, ciepłe i mają piękne morskie kolory. Są naprawdę wygodne i zrobione z dużą starannością. Na pewno fajnie byłoby takie posiadać. Syrenka wyjaśnia, że się wstydzi swoich marzeń i boi się, że wywoła tylko śmieszność. Przecież ona ma ogon, ona nawet nie ma stóp. To co dopiero mówić o produkcji skarpetek? Kiedy postacie gracze będą z nią rozmawiać, warto zasugerować rzuty na charyzmę, a także wysłuchać, jakie argumenty mają dzieci. Niech mają szansę wykazać się empatią, poćwiczą argumentowanie swojego zdania. W każdym razie syrenka bardzo chciałaby to robić, więc łatwo ją będzie nakręcić. Ale powie, żeby rozpocząć produkcję taką na sprzedaż, to potrzebuje trochę większej ilości sensowniejszych rzeczy, ale w zamian obiecuje cieplutkie, wspaniałe skarpetki i magiczne drobiazgi i upominki od syreniego ludu, które posiada. Odcinek drugi. Nie odcinek, co ja mówię, część druga. Wełna Yeti i płatki rosiczek. Arctina sama wstydzi się iść do Yeti, które mają bardzo fajne, miękkie futerko i chce je poprosić o udostępnienie tego wyczesywanej przez nie wełny, z której chciałaby robić najcieplejsze skarpetki na świecie, bo jak wiadomo, Yeti żyją w wielkich śniegach. W każdym razie daje postaciom graczy magiczny syreni grzebień, żeby łatwiej było wyczesywać futro Yetim. Mogą dzięki temu łatwiej może się tam przekonać. Tutaj możecie przejść od razu z dziećmi, że udają się do tych Yeti i z nimi rozmawiają, bądź użyć to, dać jakieś komplikacje po drodze, na przykład konieczność ubrania się ciepło i przygotowania na mrozy, albo jakąś straszną śnieżycę, że postacie graczy będą szybko budować iglu albo w inny sposób szukać schronienia. I może szukając schronienia właśnie znajdą jakąś jaskinię z Yetim. W każdym razie same Yeti mają bardzo bujne, kręcone futra i zdecydowanie czasami wzajemne wyczesywanie się jest u nich ważnym rytuałem, ale nie zawsze mają czym. W każdym razie magiczny grzebień syrenki okaże się dla nich tak fantastycznym artefaktem, że z przyjemnością w zamian za niego będą oddawać swoje futro, tylko mogą to potraktować jako swego rodzaju wynajem, że oni z przyjemnością będą używać magicznego grzebienia, a w sumie to futro i tak nie jest im do niczego potrzebne. W każdym razie niech powiedzą, że przy pierwszym wyczesywaniu się zdecydowanie będą potrzebowali pomocy, bo ich futra długo, długo nie były czesane.
Tutaj dzieciaki mogą mieć testy zręczności albo zastanawiać się, w jaki sposób wyczeszą wielkie yeti. Czy każą im kucnąć, czy zbudują sobie jakiś, może nawet zakład fryzjerski, albo na przyszłość poszukają kogoś, kto się będzie tym zajmował na stałe. W każdym razie nie mają kołowrotków, więc całą tą wełnę potencjalnie trzeba będzie przywieźć. I tu znowu motyw kołowrotka może być pomysłem na wydłużenie przygody. Dzieci mogą chcieć go zbudować albo poszukać kogoś, kto wyprzędzie z wełny nić, żeby syrence było łatwiej to przetransportować. Druga rzecz, która jest potrzebna, to płatki rosiczek. Nadwodne rosiczki to groźne, bardzo niebezpieczne kwiaty, które mają piękne, żywe kolory. Są żółte, niebieskie i czerwone. W każdym razie gubią płatki, kiedy mają w swoim kielichu pokarm, bo zwabiły już i nie są im wcale potrzebne. I tutaj pytanie, jak dzieci zamierzają zdobyć te płatki? Mogą na przykład nakarmić rybkami te kwiaty, albo łapać jakoś muchy, dogadać się z jakimś wielkim pająkiem, czy nawet spróbować rozwiązać sytuację siłowo i przyciąć kilka kwiatów, ryzykując pogryzienie. W każdym razie zdobycie płatków rosiczek będzie wymagało większego kombinowania niż w przypadku yeti. I tutaj znowu można rozwinąć jakoś, że zaplanować stałe dostawy dla syrenki. Część trzecia. Nowe wzory. Syrenka będzie miała fantastyczny humor i zacznie wierzyć w swój sukces. Będzie przeszczęśliwa, gdy zobaczy, że graczom udało się zdobyć te rzeczy. Natychmiast usiądzie do przędzenia wełny, jeśli postaci gracza to nie zadbali, albo od razu do przygotowywania skarpetek. W międzyczasie zaprosi postaci graczy, by narysowali własne wzory skarpetek. Po pierwsze, chcę im podziękować, bo jest im bardzo wdzięczna i wyprodukowanie ich własnych wzorów uważa za duży honor, a po drugie jest troszkę speszona, że jako syrena są głównie podmorskie krainy, a chciałaby mieć też w swojej ofercie coś takiego bardziej ludzkiego. Także tu możesz skserować drugą część konspektu, w której jest przygotowana kolorowanka i zachęcić dzieciaki, by narysowały własne wzory skarpetek, którymi syrenka będzie absolutnie zachwycona. Kiedy dostanie te wzory, zacznie przygotowywać farby. Tutaj możesz zrobić z dziećmi naukę mieszania kolorów. Nieprzypadkowo nadwodne rosiczki są żółte, niebieskie i czerwone. Możecie wziąć z dziećmi farby, zacząć je mieszać, uzyskiwać nowe kolory i rozmawiać sobie, testować, jakie połączenia dają jakie barwy. Punkt czwarty, finalny, wielkie otwarcie. Syrenka wykłada swój towar na wielkiej muszli na molo. Jest cała zdenerwowana. Prosi postacie graczy, by byli przy niej. I jeśli by mogli, poinformowali o tym, co się dzieje. Tutaj znowu możesz na przykład poprosić postacie graczy, żeby przygotowali jakieś ulotki albo plakaty i rozwiesili informację, że syrenka sprzedaje skarpetki. Cały biznes okaże się wielkim sukcesem. Mnóstwo ludzi, innych istot przyjdzie tylko po to, żeby zobaczyć, czy to jest prawda, że syrena robi skarpetki. Ale kiedy zobaczą te cieplutkie, miękkie skarpetki z wełny yeti i to barwione farbą groźnych kwiatów, to dużo osób będzie chciało je mieć i całość bardzo szybko się wyprzeda i posypią się kolejne zamówienia. A nawet w pewnym czasie do Arktyny zgłosi się gildia kupiecka z ofertą, że nie będzie musiała sama stawać na stoisku, ale z przyjemnością pomogą jej rozwinąć biznes, bądź po prostu będą od niej brali duże ilości. Koniec. I teraz pytanie, jak ewentualnie można rozwijać tą przygodę, gdyby dzieciakom się spodobała? Po pierwsze, po sesji możesz dać dzieciom jeszcze kilka skserowanych kolorowanek, żeby mogły się wyżyć artystycznie i porysować nowe wzory dla syrenki. Po drugie, można faktycznie usiąść i zorganizować uprawy nadwodnej rosiczki, tak by albo była bezpieczniejsza, albo na przykład nie wymagała ścinania kwiatów, bo to mało ekonomiczne. Druga rzecz, którą można jeszcze rozwijać, to zdobywanie nowych barwników. To jest pomysł na całą kampanię, kiedy postacie graczy będą ruszać po krainie, w której grają, by zdobyć właśnie nowe barwniki i przy okazji przeżywać wielkie przygody. Może to być na przykład sproszkowana skała z gór, w których mieszkają harpie albo smoki. Może to być na przykład kora z jakiegoś antycznego drzewa, na przykład prasekwoi, która występuje
w dodatku do dziedziców, albo coś w stylu o wylinka złotego węża, czyli bardzo groźnego drapieżnika, ale jest potrzebna tylko wylinka, więc w razie czego da się go uniknąć i zdobyć ten skarb. Mam nadzieję, że będziecie mieli dużo zabawy, a dzieciaki się nauczą, że warto dawać szansę i wierzyć w swoje marzenia, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie brzmią zbyt mądrze.